Jest kawusia i jest ciekawy temat do obgadania. Siemanko! Witam Was wszystkich, a w dzisiejszym odcinku przeczytamy sobie artykuł ze strony NOS, czyli jednego z najbardziej mainstreamowych mediów w Holandii, na temat jak ludzie w Holandii nie radzą sobie z płaceniem mandatów. Oczywiście link do artykułu znajdziecie w pierwszej linii opisu. Ja biorę łyka i zaczynamy. Artykuł o tytule... Dziesiątki tysięcy gospodarstw domowych ma dalsze kłopoty z powodu rosnących mandatów drogowych. Lecimy z tym. W styczniu tego roku prawie 125 tysięcy gospodarstw domowych miało problematyczne długi, częściowo z powodu zwiększonych, niezapłaconych mandatów drogowych naliczonych przez Centralną Agencję Windykacyjną CJIB. To właśnie Volkskrant, który przeprowadził badanie na temat wpływu wszystkich mandatów drogowych nałożonych w ciągu ostatnich trzech lat. A podejrzewam, że było ich dużo, bo sam też dostałem ich sporo. Z badań gazety wynika, że presja płatnicza prowadzi do jeszcze większych problemów finansowych, a wykroczenia drogowe również zdarzają się szybciej niż poważne wykroczenia drogowe. To nieludzkie, czy zamierzeniem rządu nie jest sprawienie ludziom problemów? powiedział gazecie doradca do spraw zadłużenia Jedna czwarta wszystkich mandatów nakładana jest dlatego, że ludzie pozostawiają swoje samochody, motocykle i motorowery bez ubezpieczenia. No mi się jeszcze nie zdarzyło. Czasem robią to świadomie, ale też dlatego, że nie są w stanie unieść miesięcznego ciężaru. Kolejne kary wynikające z kontroli RDW mogą po podwyżce wynieść nawet 2400 euro rocznie, a kopert wciąż przybywa. Też to przerabiałem i nie życzę nikomu, żeby ktoś miał tak, że nie chce zaglądać do swojej skrzynki pocztowej. W przypadku wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości ostrzeżenie narasta stosunkowo szybciej w przypadku drobnych wykroczeń niż w przypadku poważnych wykroczeń 35 km na godzinę i więcej. Na przykład kara wzrasta o 50% po pierwszym przypomnieniu, a po drugim przypomnieniu kara podwaja się za drobne naruszenie prędkości. Jak widać, zdzierają z nas kasę jak tylko mogą. A tak w ogóle to jestem ciekawy, czy można byłoby zrobić referendum, w którym byśmy chcieli głosować za tym, żeby nie było więcej mandatów drogowych. Ale kara za poważne wykroczenie drogowe początkowo wzrasta o 20 euro, a po drugim przypomnieniu o 20%. Przykładowo dla przypomnienia mandat za przekroczenie prędkości 30 km na godzinę wynosi 1047 euro. Natomiast kara za przekroczenie prędkości 35 km na godzinę jest tylko 509 euro. Oblicza gazeta. Gdzie tu logika? CJIB jest po Urzędzie Skarbowym największym wierzycielem w Holandii. Według doradców do spraw zadłużenia, agencje rządowe nie są lub są bardzo elastyczne, jeśli chodzi o dostosowanie warunków płatności. Są twardsi niż prywatne agencje windykacyjne, powiedział. The Volkskrant, doradca do spraw długów. Wpływy z kosztów upomnienia nie trafiają do organów skarbowych ani Ministerstwa Finansów, ale do Ministerstwa Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa, które odpowiada za CJIB. Zdaniem gazety ministerstwo jest zatem zainteresowane podwyższeniem kar. Naprawdę, im bardziej zagłębiam się w politykę na całym świecie. To wszystko wygląda jak jedna wielka mafia. Ustępująca minister sprawiedliwości, Dilan Josilgos, sorry, jeżeli przeczytałem źle mówi gazecie, że podwyżki mogą być znaczące i drastyczne, dodając, że można ich również uniknąć, płacąc kary w terminie lub korzystając z planu spłat. Tutaj muszę się zgodzić w jednym punkcie z panią Dilan: jeżeli zadzwoni się na czas, a nie ma się pieniędzy, to zawsze można się dogadać, żeby rozbić to na raty. Także w Holandii ten system funkcjonuje bardzo dobrze. Co roku wystawianych jest średnio 8 milionów mandatów drogowych. Słyszeliście to 8 milionów. 900 tysięcy z nich nie zostało natychmiast zapłaconych, a w 459 tysiącach przypadkach CJIB wystosowało drugie upomnienie. W rezultacie łączna roczna kwota kar wzrosła z 707 milionów. Do 844 miliony euro za same kary. Ej, to jest, to jest gigantyczna kupa pieniędzy. Wymiar Sprawiedliwości informuje The Volkskrank, że pod koniec 2024 roku ukończy badanie, które sprawdzi skuteczność zwiększenia kar i możliwości ograniczenia rosnących długów. A więc to był cały artykuł. Jeżeli chcecie sobie go na spokojnie przeczytać, tak jak mówiłem, pierwsza linia opisu, zapraszam na NOS. A jeżeli spodobał Wam się taki format informacji o Holandii, dajcie znać w komentarzach. Zapraszam do subskrypcji i do następnego odcinka. Elo!